Czwartek 23 lipca dla mieszkańców Legnicy okazał się bardzo niszczycielski. Ponad kwadrans i miasto znacznie ucierpiało. W powiecie jaworskim na szczęście tak wielkich zniszczeń nie było. 23 lipca powiat jaworski został nawiedzony przez niespotykane od dłuższego czasu nawałnice. Ilość zdarzeń, jaką zanotowaliśmy na terenie powiatu jaworskiego, w samą noc, w którą miały miejsce te nawałnice, wyszło około 200 zdarzeń, co w porównaniu ze skalą roczną, kiedy zazwyczaj w powiecie jaworskim mamy do czynienia z liczbą 800-900 interwencji, no stanowi liczbę bardzo dużą. Główne interwencje polegały na usuwaniu wszelkiego rodzaju wiatrołomów, zwalonych drzew, konarów i podobnych zagrożeń. Wskutek takich zdarzeń przez pewny okres zablokowane były drogi na terenie powiatu jaworskiego, w tym główne drogi jak droga krajowa nr 3 oraz droga krajowa nr 5. Pozostałe zagrożenia związane były przede wszystkim z uszkodzeniami linii energetycznych, uszkodzonymi w wyniku właśnie powalonych drzew i konarów oraz zerwanymi dachami, kominami na budynkach zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Jako charakterystyczne zdarzenia możemy tutaj wspomnieć zerwany dach na obiekcie basenu Słowianka w Jaworze, gdzie powstały dość duże straty materialne. Innym charakterystycznym zdarzeniem jest zerwany komin oraz dach na budynku mieszkalno-usługowym w Małuszowie. Z kolei zdarzenie bardzo charakterystyczne miało miejsce we wsi Mściwojów, gdzie osoba chora podłączona na stałe do respiratora w wyniku awarii sieci energetycznej była zagrożona wskutek tego, iż urządzenie mogło przestać działać. Wprawdzie urządzenie miało zasilanie awaryjne, jednakże w związku z długim czasem awarii instalacji energetycznej również to przestało być wystarczające. W związku z powyższym skierowane zostały w to miejsce jednostki straży pożarnej. W tym wypadku główne działania prowadziła jednostka z OSP z Marcinowic, która przy pomocy agregatu prądotwórczego zorganizowała zasilanie tego urządzenia, dzięki czemu możliwe było ratowanie życia osoby chorej. Innym poważnym zdarzeniem, jakie miało miejsce również w tym czasie, to wypadki, jakie miały miejsce na terenie Zamku Bolków, gdzie w trakcie jakby przygotowań do imprezy pod tytułem Castle Party zostały uszkodzone przygotowane wcześniej sceny, gdzie również organizator poniósł znaczne straty materialne. W piątek 23 lipca w Jaworze przebywał wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, który zapoznał się ze stratami poczynionymi przez nawałnicę w naszym mieście. Mam sytuację porównywalną z tą, która miała miejsce w czasie ostatniej powodzi. Jest możliwość pomocy mieszkańcom, którzy zostali poszkodowani w czasie tej ostatniej wichury. To jest możliwość uzyskania zasiłku z rezerwy celowej. Tutaj kwota wynosi około 6 tysięcy złotych. Jeżeli w mieniu gminy straty są znaczne, wówczas gmina lub powiat może ubiegać się o specjalne dofinansowanie z rezerwy MSWiA.